sure. Może gdzieś się tutaj błąkać, bo jakby nie było, jest to nadal jego dom. Moim zadaniem jest pokazać wam, co tutaj pozostało i miejmy nadzieję, że nie trafimy na niego. Dom jest bardzo duży, więc troszkę nam zajmie. Dobra, dół sobie zostawimy na później. Wejdziemy najpierw do części mieszkalnej. Martwi mnie to światło. Odbija się światło. O kurde, ale tutaj jest gadżetów. Wszędzie widać rowery. Tutaj mamy jakieś antyczne krzesło. Pewnie sporo warte. Szafa wypełniona różnymi narzędziami. Tu widzę nawet wagę starą. Czy maszynka? Maszynka do mielenia mięsa. Myślałem, że to zdjęcia rodzinne. Zobaczylibyśmy, jak on wyglądał. Maszyna do szycia Singera. Ciekawe, czy działa. Pewnie tak. Tu z daleka widzimy fajne piece. To są akurat Westfalki. Niemiecka produkcja. Ale bardzo fajne. Naprawdę robią wrażenie. Ładnie postawić sobie w kuchni jako dekorację. No bo jak wiadomo, że niebawem u nas już nie będzie wolno palić, także nie będziemy raczej używać piecy. O, tu kolejna Westfalka. Sporo rzeczy tu zostało. A tutaj mamy wejście do domu. Zaraz oczywiście tam wejdziemy. Chciałem jeszcze tylko zobaczyć tutaj, co tu pozostało. Tu chyba toaleta. O tak. Nieprzyjemny zapach. Kolejny fotel. Jakaś szafa zdobiona. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że on tutaj gdzieś może być. Bo w zasadzie, jeżeli ktoś wychodzi z więzienia, raczej kieruje się do domu. A skoro już wiemy, że jest niezbyt sympatycznym człowiekiem, to
Musimy naprawdę uważać. Wchodzimy teraz do kuchni. Kuchnia cała porozwalana. To chyba ktoś kipisz zrobił po prostu. Tutaj alkohole. Piecyk. I mamy tu jakiś wazonik. Dalsza część kuchni. Lodówka, ale widać, że bardzo stara. Jeszcze te okrągłe. Chyba ze Stanów takie sprowadzali. Szklaneczki. Tutaj już chyba spiżarnia. Widać, że przetwory stoją na szafie. Kompoty i inne rzeczy. Jakieś stare radio. Słychać kogoś? Tylko nie wiem, z której strony. Tutaj zgaszę latarkę, żeby mnie nie było widać. Tutaj mamy właśnie zdjęcie jakiejś dziewczynki z 2006 roku. 14 maj. Zauważcie, że mieszkaniec tego domu był chyba leżący. Łóżko. I bardzo dużo zdjęć rentgenowskich. Złamana kość chyba. Ewidentnie ktoś tutaj leżał. Nie wiem, być może jego matka. Ciężko powiedzieć. Jest tu bardzo dużo dokumentów. Myślę, że coś by się z nich wyczytało. Jednak nie wypada mi czyjejś korespondencji czytać. Aniołki malutkie. Czasami psychika płata człowiekowi figle. Nie wiadomo, czy to był jakiś zły człowiek, czy po prostu nie mógł zapanować nad swoją chorobą. Zobaczcie, ile korespondencji cały czas przychodzi, a nikt tutaj już nie mieszka od dawna. Piwnica. Jak będę wracał, to wejdziemy do piwnicy. Co tutaj mamy? Chyba jakiś salon. Tak. Jesteśmy w salonie. O kurde, ile rzeczy. Zobaczcie, ile talerzy. Ciekawe. Zastanawia mnie, z jakiej firmy. Czy będzie to coś belgijskiego? Nie ma nic napisane. Ale wyglądają całkiem fajnie.
biżuteria. Biżuteria, okulary. Ogólnie bardzo dużo rzeczy różnych. Kominek. Typowy belgijski kominek. I to taka komutka chyba. Tutaj też korespondencja. Wazoniki. Tutaj zdjęcia rodzinne. Być może to właśnie ten mężczyzna, tylko w młodości. Tutaj również korespondencja. Dobra, idziemy teraz do piwnicy. Zobaczymy, co tam na nas czeka. A wiecie, że piwnice są przeważnie z lekkim dreszczykiem emocji. Nieprzyjemny zapach bardzo. Bardzo dużo butelek z wina. Te akurat są puste, ale zastanawia mnie, co tutaj było. Tu ktoś ewidentnie zamurował. Ale przejście nadal tam jest. Tylko gdzie prowadzi? Ciężko mi powiedzieć. Kurde, duża ta piwnica. Ewidentnie ktoś bardzo lubił wina. Co to za dziura? Wychodzimy stąd, bo nieprzyjemnie tu pachnie. Maszynka kolejna do mielenia mięsa. Dobra, wejdziemy teraz na górę, tam gdzie spędzam najprawdopodobniej najwięcej czasu. Mamy schody. Kurde, ale klimat. Jesteśmy w sypialni. Wow. Rewelka. Kolejne zdjęcia. Nie widać za bardzo. Jakiś obrazek. Maria Gratia.
Buty nadal leżą. Tutaj kolejna sypialnia. Również drewniane łóżko. Toaletka. Nakastnik. A na nim figurki. Tutaj ładne zdjęcie dzieciaczka. Ludzie pracujący w polu. Zobaczcie, wszystkie ubrania zostały. Ale dziwne radio. Zagrodzony szafą. Tutaj również piękne drewniane meble. Łóżko pościelone. Jakby zaraz ktoś miał wrócić. Kolejna toaletka. Co tutaj? Ostatnia wieczerza? Czyżby ktoś trzymał tutaj sobie ptaszka? Najprawdopodobniej tak. Tutaj również wszędzie ubrania. Mamy wejście na strych, ale nigdzie nie widziałem schodów. Nie widziałem, nie ma nigdzie wejścia. A tutaj chyba nie byliśmy. Tak, ten pokój pominęliśmy. Ale tutaj wszystko zagracone. Ale ładne krzesło. Kurde. To wszystko się tutaj marnuje. Takie zdobienia. Encyklopedia, kilka tomów. Dobra. Schodzimy powoli na dół i zobaczymy cały parter. Tam też myślę, że znajdziemy jeszcze jakieś ciekawe rzeczy. Powiem tylko tak, że schody ledwo się trzymają. Chciałem jeszcze jedną rzecz sprawdzić, a mianowicie, czy tu jest prąd? Licznik jest, a to jest chyba główny włącznik. O kurde. Kółko się zaczęło obracać. Mamy prąd. Serio.
O kurde, zobaczcie. W całym domu jest prąd. Ale ta lampa to w ogóle jest wypas. Ale jaja, tego się nie spodziewałem. Super sprawa. Piwnica. Piwnica jest oświetlona. O kurde. A ja tu po ciemku chodziłem, a tu wszędzie jest prąd. Można sobie spokojnie chodzić. No to super. Idziemy zobaczyć, czy faktycznie wszędzie jest prąd. Tutaj jest lampa, ale włącznik jest tu. Działa. Tego jeszcze nie było. Ło, mamy wszystko oświetlone. Ale jaja. Czyli tak, prąd jest nadal opłacany. Kurde. Teraz można eksplorować. Dobra. Szkoda, że już po eksploracji. Ale przynajmniej mamy świadomość, że jest tutaj prąd. Dobra, idę go wyłączyć, żeby czasami ludzie nie wykorzystali tego. Już wszędzie byliśmy. Tutaj chyba takie pomieszczenia, żeby trzymać zwierzynę, ale z tego co widzę, to raczej zwierzyny tutaj nie było. W boksach stoją rowery zamiast bydła. Wszędzie leżą płyty winylowe. I takie sympatyczne laleczki. Znowu porcelana. Zaraz sprawdzimy. Belgia. Belgijskie. Tutaj cały serwis. O kurde, mamy też samochód, tylko ten już jest rozbity, nawet nie wiem co to za marka, ciężko mi powiedzieć. Przyczepka i traktor, kurde, w zasadzie jest tutaj wszystko.
Tutaj można wejść do góry. Ale ciekawe, czy warto. Można wejść do traktora. Myślę, że jest sprawny. Zaczepiłem się. Próbujemy coś zrobić. Wejdziemy na górę i sprawdzimy, czy coś jest tutaj. Ale nic nie widzę. Czyli nie będę tam nawet wchodził. Dobra. Skoro jest pusto, to nie ma tam po co wchodzić. Zamkniemy drzwi. Ale ława piękna. Zobaczcie, jaka noga. No kurde, ale masywna. Ciekawe, czy dałoby radę jeszcze odrestaurować, chociaż ona chyba jest tylko zakurzona. Poza tym chyba nic jej nie dolega. Ale powiem wam, że wypas. Ja akurat lubię drewniane meble. Więc jeżeli byłaby możliwość, to bym odkupił z chęcią. O, jesteśmy przy samym wejściu. Jeszcze nie byliśmy. Oleje. Tu mamy jakąś lampę. I przetwory. Fasolka. Kompot tam jest. Bardzo, bardzo dużo rzeczy. Tutaj miał straszną graciarnię. I węgiel. A dokładnie miał. Kasety VHS i kolejne rowery. Rowerów tutaj jest sporo. Myślę, że mogę spokojnie tutaj zakończyć eksplorację. Pokazałem wam już chyba wszystko. Tak, myślę, że tak. Myślę, że widzieliście wszystko i mam nadzieję, że podobał się film. My widzimy się znów za tydzień w piątek lub w niedzielę. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.